To co, próbujemy, robimy. Pierwsze odpalenie. Co to za ściny? Co się dzieje? Bąkol, tobie komputer nie wydzierży. Darmowe karty. O, mamy nową zawodniczkę. To czarodziejka Jaina Proudmoor. Kto podejmie wyzwanie? Oto plaga kniei Elwina. Gnoj wyżer. Chodźcie, chodźcie! Niech rozpocznie się bitwa! Jaram się jak dziecko. Pokaż, co potrafisz. Dawaj karty, dawaj karty! Potrzebuję stronników, którzy będą dla mnie walczyć. Stronniki, czyli miniony! Jezus Maria, to jest takie fajne! Gnoju. Jak mi się ryj cieszy. Ale przynajmniej nie zagrał w tej turze żadnej karty. Mogę sobie porobić wreszcie to, co robili ludzie na live'ach. Tęczę! Gimi tęcza! Kolejny stronnik. Tego właśnie potrzebowałam. Dobra, YOLO! Teraz jesteś już mój. A, bo ty muszę. Doskonale. Chodzi turę na przygotowanie. Nie jest za głośno? Mam ściszyć jeszcze? Dwie karty? Musiał sobie jedną zachować. No Jezus. Chcę zaatakować gnola czy samego wyżera? A, bo to jest... wiecie co? To jest YOLO. Ja robię YOLO deck. Masakra totalnie. Ataku? To jest nieważne, to musimy przejść. Bestia. To jest bardzo... Mogę zabić tego ogromnego gnola, albo zaatakować jego pana. To jest mega prosta sprawa, ja to muszę przejść, bo to są tutoriale, dzięki którym będę dostawał karty podstawowe. Tak, zapisuj się do beta testów. Więc tak, to zaatakujemy, bo ma dwa życia, także to jest bardzo prosta sprawa. Przygotuj się, Dezer. Jesteś następny w kolejce. O nie. Kogo zaatakujesz? Do zaklęcia. Można jej użyć tylko raz. A jak tam w ogóle, bo ja nie wiem, jaką jakość dodałem streamu. Czy ładnie to wygląda, czy... Dobra, YOLO! Win! I ta czcionka. Ta czcionka z Photoshopa ściągnięta. Mam nadzieję, że znalazłem sobie ten. Tak, dostałem karty. To są podstawki. Wracaj do kazamatów. Dobra, zrobimy szybko. Mam tylko i wyłącznie jeszcze 40 minut, coś takiego. Gramy, gramy, gramy. Ja chcę troszkę sobie przejść. Kontra Neuko Gromiło. Znaczy, jak działają beta testy? Słuchaj, musisz mieć przynajmniej jedną pełną grę Blizzarda. Konto starter nie zbrane pod uwagę. Przygotuj się na starcie z potężnym Mełkiem Gromiło! I później musisz ściągnąć sobie ten program, który po prostu twoją specyfikację komputera. Być pierwszy! Nie, 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 nie. Walek, uwierz mi, gdybym mógł, to nic bym nie robił innego, tylko to do białego rana. No, ja po prostu nie wiem. Ja nie wiem, jak ja wytrzymam te 3 dni. To jest po prostu niewyobrażalne. To jest... Potrzebuję więcej mamy, zanim będę mogła. No nie jest, musimy... Co tu jeszcze można robić? To ma być stronnik? Jakiś murlok? Bo nie dydy! Ta karta jest niesamowita! Tylko poczekaj, aż będę mieć więcej many! Ach, odzyskałam manę. Dobra. YOLO. A ten nie ma szarży. Wygrać tu próbuję. Powiem wam tak. Jeżeli chodzi o polską wersję, strasznie nie podobają mi się tłumaczenia. Jakie? Zwycięskie! Nie podobają mi się tłumaczenia na kartach. Są przetłumaczone nazwy własne, takie jak Deadwing, jak Hellscream.
I jak ja na przykład... jak jest helskim przetłumaczony Nifres albo Walek? Jest jakoś tak, tak... To jest po prostu masakra, no... Piekło wyjedz! Piekło wyjedz! Uważaj na wąsy! Hello! No masakra. No, no to na przykład... Te rzeczy nie powinny być tłumaczone. Ale musimy wziąć pod uwagę, że w tą grę... ja słyszałem, że ona będzie też dostępna na tabletach. Także nie wiem, czy... No, to jest prawda? Dobra. Tylko poczekaj, aż będę mieć 10 many! Piekielny krzyk, tak. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o właśnie dubbing, to dubbing polski już od Warcrafta 3 był na niesamowicie dużym poziomie i na wysokim poziomie. I na przykład w Diablo 3, ten kto posiada Diablo 3 i grał po polsku, to wie, że też to są te same osoby, także po prostu bardzo dobra ekipa. Tylko niestety tłumaczenia. Osoby, które siedziały przy komputerze i bawiły się w tłumaczenie tego, no nie wiem, czy im tak kazali, czy jak... wykrzyknik czas działa. Dobra, YOLO. A, już jest koniec. Jarosław Bobelek podobno tutaj trzy postacie podkłada. Trzy głosy podkłada tutaj, także to jest po prostu masakra, no. Prawdopodobnie jest troszkę za głośno to wszystko, no ale... Ale bawimy się dalej. Jeszcze postreamujemy jakieś... nieco, jest jakąś pół godziny. I... Wow, wiedziciel co? What the fuck? Jak oni to przetłumaczyli? Tak. Bo oni mnie uczą tego, jak to będzie wyglądało. I ja spróbuję przejść cały tutorial i wrzucić go na tubę, żeby osoby mogły się zapoznać z tą grą po polsku i... O, fajny głos. Bardzo fajny dubbing. Wiedzicielu co? Pokaż mi, czego się nauczyłaś. Dam z siebie wszystko. Głos Jane'y też zawsze mi się podobał. Bardzo fajnie. Dobrze. Dobra, pierwsza runda, no. Nie ma cudów. Nie władam dobrze mieczem. Najarany, dlatego streamuję po polsku. Ale mam wielu przyjaciół. Tak, wiedziciel. Dlatego streamuję po polsku, ponieważ ja zainstalowałem sobie europejski... to się odpala przez taki klient. Nie przez launchera WoWa i Hearthstone'a, to jest klient Battle.net. Oni zrobili sobie taką aplikację i ja ją ściągnąłem europejską. Jakbym ściągnął USA, to wtedy bym ściągnął wersję USA. Jako, że mam polską, to już odpalam polską i nie wiem, sami możecie stwierdzić. Dosyć przyjemny chyba, nie? Dubbing, więc... Jakoś na razie byłem mega nastawiony negatywnie do tego polskiego dubbingu, znaczy do polskiego tłumaczenia, ale... Cześć, Solidier. Nawet jeden punkt obrażeń może oznaczać różnicę między zwycięstwem z Blizzarda przyszedł. I porażką. Uszanowanie, mój networze. Dobra. Co się tu bawimy? To jest Arcane Explosion. Tutaj mamy Raid Lidera, tu dwóch Raid Liderów i... Wiecie co? Zrobimy tak. Pójdziemy na trade'a. Chociaż nie wiem, w jakim celu to było, trochę głupie. Bo ja zapomniałem, że ten raid leader tylko atak daje. Krokoliszek. To jest też śmieszne. Dobra, mamy 4. Wiecie co zrobimy? On mnie zaatakuje za 2. On ma 3 życia. To jest prosta sprawa. Muszę poczekać turę na odnowienie many. Forfeiter. Tak. Wiedzicie. Dzisiaj teraz już tylko jest mało, 30 osób, bo już poszli ludzie spać, do szkoły i tak dalej. Ja też powiedziałem, że nie będzie dziś streamu, a jednak jest, więc... No nie ma się co dziwić. Jak ja tak będę tradeował... No dobra, potradujemy. Uszanowanie, mój networze. Czy ktoś z was też czeka... jest zapisany w beta testach? Ojej... Ta gra... Ej, jest za... Na razie. Zniszczę twoje wojska. Ruszam na ciebie.
Co się tu stało? Patrzcie! Zbugowałem grę. Bo zminimalizowałem grę. Aaaa, się nawiesił w powietrzu. Aaaa. Się zawiesił w powietrzu, YOLO. Nie mogę tego zrobić. Zminimalizowałem grę, bo wiecie co jest w oknie i gdzie na przykład kliknę na cokolwiek innego niż gra, na przykład na pulpicie na czat, chciałem kliknąć, żeby go przesunąć, no to zawiesił mi się i on wisi w powietrzu. No nic, już teraz nic nie zrobię. Ale nie mogę w niego... Nie mogę. A czekajcie, on ma taunta? Czemu nie mogę? A jest! Usiadł. Sporą mocą zdobyłem nowych sojuszników, którzy potrafią nie tylko leczyć, ale też walczyć. Zrobimy teraz. Wyszosaj poznachora! Dustingu, człeku! Tak, pełny dubbing po polsku, znaczy nie pełny. Docelowo mają zrobić pełny, ale niestety jeszcze jest wiele okrzyków. I na przykład job's done, orka nie jest spolszczone, jest jeszcze troszkę rzeczy niespolszczonych. Dobra, to tak. I dobieramy kartę. Nie podobać się mój wynalazek. A to jest zajebista karta. I teraz generalnie... Siemano, proszę. Prowadzi do nienawiści. Nienawiść prowadzi do... Ona powinna być ostateczna. Dobra. Nawet się nie zrzuka. Jesteś na pewno wiedzicielem. Skoro być nie... może. Jesteś bardzo silna, Jane. No chcę się uczyć. Poszedł na trade'a to bardzo. To otrzymałem. Dobra. Robimy ci YOLO. Jesteś prawdziwą mistrzynią. Szarża. Dobra, to następna walka. Wiedzicie. Początki Hrestowna, początki. Król Makua! Król Makua! Dobra, szybko, król Makua. Tak, to jest coś takiego jak Duel of Champions, tylko osadzone w świecie Warcrafta i tutaj generalnie osoby, które już kiedyś grały w WoWa czy Warcrafta, no, czują się jak w domu. Tak, też się kocham. Dobra, spróbujemy jak najszybciej to zrobić. Chcę przejść, ja mam się tak jak powiedziałem, 30 minut niecałe. Spróbujmy to jak najszybciej tutaj rozegrać. To król Mukla. Zaatakuj go, gdy będzie sam. Nie no, to jest głupie. Małpy rzucają bananami i teraz wam powiem o co chodzi. Jest coś takiego, że możecie mieć w ręce tylko i wyłącznie 10 kart. Jeżeli ta liczba zostanie przekroczona, to każda karta, która jest dobierana, jest niszczona. I dlatego granie małpy polega na tym, że zagrywasz komuś małpę i on ci na chama wciska banany. I ty nie możesz dobrać kolejnych kart, jak będziesz tymi bananami zapchany. Proste. Głupie małpy. Muszę to zużywać, no niestety. O ciu! On jeszcze beczką rzuca? Co za YOLO swag. To wszystko na co cię stać, Mukla? Skosztuj mojej stali. Mukla pukla. Makua to jest, król Makua. Stąpnięcie. Mam nadzieję, że mi nie wyskoczy z jakimś King Kongiem. Dobra, prosta. Lecę. Bardzo jakieś słabe ten trade tu są. Wow, fuck. Zawaliłem, nie zagrałem jednostki. Chyba, że zabij dostanę... Zabij Mopoluda, żebym mogła wykończyć Mukle. Ale ile sił! Job done! Job's done! O nie! Będzie ciężko.
Bąkol, jedyny, który nie przeszedł samouczka. Dobra, dobieramy pierw kartę. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Jest taunt. Dobra. Das dingo, człeku! Dobra, jest już prowokacja. Dobra, robimy prostą rzecz. Słyszysz? O, fuck! Wielki brat Makuły. Co to jest? Potrzebuję stronnika, który sprowokuje tego olbrzymiego goryla. No ja ci dam stronnika. W ogóle to jest... Ale co? Ja mogę go atakować? Jest za silny. Wykończ lepiej mukle. A, no faktycznie. Ja mogę wygrać już to. Widzicie? Jaina mi pomogła. Momencik, chcę zobaczyć tylko... Dobra, udało się. Coś mi się zdaje, że Mukla jeszcze kiedyś wróci. Ach, muszę zrobić sobie jakąś ramkę fajną. To jest początek podróży. Jaina! Kontra! I teraz mówicie... i niepowtarzalny Hemet Nesingueri. Hemet Nesingueri? Nie jest to ta osoba, która w Strangleton Valley tam siedzi? To jest Big Game Hunter, u niego jest quest, tak? No, no. Ale z ciebie czwarna dziołcha. Lepiej uważaj. Czwarna dziołcha. Co? Nikt nie będzie tak gadać do starego Hemeta. Ty jesteś ze Śląska, chłopy. Pierwszy. Ja dostałam dodatkową kartę. Dobrze, bo będzie ci potrzebna. Najlepszy głos krasnoluda jakikolwiek słyszałem we wszystkich grach. Mistrzostwo. Wiesz, przypomina mi to, jak kiedyś tropiłem wielkiego tygrysa Bangalasa. Ten sam aktor podkładał głos pod... jak się nazywa krasnolud z Wiedźmina? Zoltan? Pod Zoltana, dobrze mówię? Powierzę jej łeb na ścianie. Pewnie przywykłaś do walki ze stronnikami. Hemet zawsze walczy sam. Nie Yennefer. Też mam parę sztuczek w zanadrzu. Masakra. Dowódca rajdu. Dobra, to jest Fireball i możemy używać Fireballa, ale nie chcemy używać Fireballa, bo... Znaczy, dobra, muszę użyć, bo nie mam karty. Dobra. Jeden punkt życia? To idealny cel. Raz się skończy. Idealny cel. Czy to jest idealny cel? Jakbym miał coś tak. Powiedz, czytałaś moją książkę Zielone Wzgórza Cierniodławi? Wal, ile sił! Dobra. Teraz bierzemy... Dobra. Mamy dwie prowokacje, to są dwa taunty. Musi nas zaatakować. No i on też ma. Ma trzy ataku, my mamy pięć z życia. Gdybyśmy zrobili coś takiego... Proste. I przyjemne. Muszę jakoś zneutralizować tego stwora. I to jest teraz doskonała sytuacja, żeby użyć
polimorfii. Stary człowiek tak nie może. I tak. Nice. Dobra. Teraz zrobimy tak. Pyk. Nawet się nie zorientuję tutaj. Muszę poczekać. Aj, sanowa. Chyba tu! O, dzięki, żeś przywiodła mi tu przekąskę. No w sumie zawaliłem troszkę. Ale już muszę mu to wziąć. 20 osób, tak, bo ja powiedziałem, że już dzisiaj nie będzie. Arcane shot. Powiedziałem, że dzisiaj nie będzie streamów. Dobra, co teraz? Czy idzie go wykończyć? Dwa, tego nie muszę bić. Raid leader. Nie wykończymy go w tej rundzie. Gotów do akcji. No, come on. No, trzymaj się, Adam. Dobra, to co? GG! Ooooo! Trollololo! Szarża. To koniec twojego safari, Hanecie. Illidan? Illidan burzo... Jaina kontra Illidan? Burzogniewny! Illidan Storm Rage. Illidan burzogniewny. Nie wiem, rozegrałam tylko 5 misji. Holy shit! Ach, ma. O, masakra. To będzie zabawne. No, bardzo zabawne. Poczuj nienawiść. 10 000 leci. Jak ja to znam. Illidanie. Nie bij mnie. Jak są nagi doktor Woodu? Jezus, dobra. Spójrz w oczy, zdrajcy. Czyżby ta bitwa ma wyglądać od początku na taką, którą muszę przegrać? Czy jakiś nastąpi przełom? Dostanę jakiegoś Water Elementala. Elementala. Gotów do jazdy. Skosztuj mojej stali. Jeżeli ktoś czegoś nie wie w tej grze, bo nie interesował się, to może pytać. Na przykład, czemu tak jest, a czemu nie jest tak. O co chodzi. Nie jestem jakimś mega ekspertem, ale tyle się już naoglądałem tego, że już... To jest masakra. Nie wierzę w to, że gram w to. Jego moc specjalna jest strasznie silna. Nie wiesz o potędze. Muszę sobie potem jakąś fajnie kamerkę zrobić do tego szpila. Muszę sobie tutaj ten... Dobra, co my tu mamy? To są płomienie. Płomienia Zinotan. I najrozsądniejszym zagraniem... Najrozsądniejszym zagraniem będzie to ono. Aha, Mithras. Ale wiesz, nie martw się, może się uda. Dobra, i teraz... O nie! Arcane Explosion, dobra, robimy tak. To nie. Dobra.
Uch! To są glewie, tak? Nice. Musiał go zaatakować, to bardzo dobrze. Dobra. Nie. Wiecie co? Tu jest szarża. Nifres Rage. Nie dam się dotknąć tobie podobnej chorzy. Nice. MTN napisał. Jak to się odpisuje? Będę się... co my tu mamy? Ajajajajajajajaj. Cóż za arogancja. No thanks. Niech ich pozabija. Nice. Dobra. Teraz robimy tak. Pierw dociągamy kartę. Podoba ci się mój wynalazek. Podoba mi się twój wynalazek. Dociągliśmy kartę. Jest. Generalnie możemy skończyć. Nawet się nie zorientuję. Job done. Co? Jak? Ja myślałem, że jest ten. Pokażcie to, ile to zadało tutaj. Dobra, zakończymy w spektakularny sposób. Dobra, już. Zakończymy to w sposób. Ach, to nie działa na to. Tak. Nie, nie można kuli ognia parę razy użyć. To jest tylko raz. To jest taki bonus klasowy. Normalnie nie do wiary. Ta twoja magiczna talia jest nie do zatrzymania. No. W trybie ćwiczebnym możesz sobie odblokować nowych bohaterów. Bohaterów. I tak to wygląda. Jak widzicie, banan mi się cieszy niesamowicie. No to po prostu... Ja nie wierzę w to. Ja w to nie wierzę, że my teraz to gramy. Tu są oczywiście w euro, pakiety. No to będziemy... Tak nie będziemy kupować, bo będzie wipe. Są zadania codziennie, ale tu musimy nowych bohaterów odblokować. Trening, moja kolekcja. Moja kolekcja, no nie ma takiego czegoś jak moja kolekcja teraz chyba aktualnie, bo po prostu to mam parę kart. To miejsce, co by przygotować se talię z ulubionymi kartami. Tak jest. No, i mogę sobie zrobić na przykład nową talię. Jak widzicie, tu są jakieś już podstawowe, neutralne jednostki. Mogę sobie zrobić tą talię. Może nawet zrobimy. Zrobimy sobie maga. Aj, czekajcie, gdzie to jest mag? Czy ja mogę zmienić nazwę? Stwórz talię. Coś jest nie tak. Tak. Jest. Na przykład zrobimy sobie pierwszą talię. No cóż. Jakieś pierwsze levele. To wiadomo, to jest YOLO. Tutaj... Murlockową talię byśmy zrobili, co wy na to? Murlock talia jest zajebista na... P... Czekajcie... Weźmiemy sobie niedźwiadka, dźwiedź. To jest gitara, jedno provocation, spell power.
Dobra. Jeszcze może sobie weźmiemy tak, jeden heal. To żeby zwalczyć. Natalia wygląda solidnie. Sprawdź ją w akcji. Dobra, mamy maga. Nie mogę zmienić nazwy z tego co widzę. A nie, mogę. Dobra. I tak. Tu mamy gotowe. I pojedynek? Coś zdążymy jeszcze? Tak, zdążymy, bo jeden pojedynek. To jest komputerowy gracz. Dobra, Murlock i Bonkola. Wybierz przeciwnika, bo ja mogę odblokować sobie. Kogo chcemy odblokować? Dobra, będziemy pierw grać na szamana. Szybko. Wycieranie stołu. Kontra Tral! Gram. Za śmierciobójcę! Prosisz się o lanie. Za śmierciobójcę. Za Doomhammera to jest śmierciobójca? Jakieś karty. Możesz je se wymienić. Mogę se je wymienić, tak. Wymieniam te dwie. Dajcie mi jakieś lepsze. Nice! Nice, 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 nice. Szybko, szybko, szybko. Ja chcę szybko... dobra. Za mało many. Gotów do akcji! Co to może za fajno gra? Cześć Mikołaj, dostałem widzisz od Blizzarda. Dokładnie za 20 minut uciekam. Miałem jechać o 23, wiesz, ale 20 minut i sobie tak odpaliłem ninja. Dobra, bawimy się tak. Daj temu stronnikowi turę na przygotowanie. Gotów do jazdy. Szarża. Czy zaatakuje? Tak, musi zaatakować. Jest Murlock, nice. Talia Murlocków jest zajebista. Ojej. Zapomniałem, że nie może. Ile sił! Ale to zrobił. 4. Czy jeszcze dostaniemy? Dobra, robimy tak. Strajdujemy jednego gościa. Strajdujemy dzika, bo dzik jest bez sensu. Arcane. Tak. Chowaj się za mną. No i musimy iść tutaj na wymianę. Ma prowokację, czyli musimy zaatakować go. Prowokacja działa w taki sposób, że po prostu nie mogę namierzyć. Widzicie? Atakować tego stronnika z prowokacją. Tak działa taunt, jak w wielu grach. On po prostu bierze na klatę i musimy go zaatakować. Cóż powiem? Słuchajcie, zrobimy tak. Ale nie! Co bym chciał strajdować? Ten nie, bo daje nam buffy. No muszę dwóch praktycznie zabić. Czego chcesz? No. Wyszczał saj poznachora! Ktoś uleczy? Tak, uleczył. Jeszcze totem. Totemy są spoko. Totemy są bardzo fajne. Ten akurat zwiększa spell power, czyli moc zaklęć. I teraz generalnie możemy chyba skończyć, tak. Więc musielibyśmy zużyć ruch, żeby zabić tutaj prowokację. Trzymaj się, trzymaj się. No, dzięki, że wpadłeś. Narka. Ale używamy teraz polimorfii, przez co nie ma naszego taunta. No i lecimy. Proste. To są teraz przeciwnicy komputerowi. Także wiecie. To jest komputer. On jest nastawiony... Odblokowaliśmy szamana. On jest nastawiony na to, aby po prostu nauczyć się grać. Nic specjalnego nie robi. Która jest? Czy zdążymy zagrać jeszcze?
Dobra, zdążymy chyba. Zdążymy jeszcze zagrać. To szybko. Kogo teraz zablokowujemy? Wojownika czy druta? I spadam już. Wojownika czy druta? Albo jeszcze kapłana. Ja mogę wszystkich. Dobra, mogę wszystkich. Mogę, ja myślałem, że oni są na ciemno. Dobra, Loka może. Dudul. Dobra, bierzemy Dudu. Na szybkości. Kontra! Burza srogi! Nie wierzę! Prosisz się o lanie. Dobra, co my mamy? Siemano. To jest to, co chciałem. Co tu można jeszcze porobić? Tu coś można? No. Dawaj. Murloki mi padają. Ale są szarże. Są szarże. To nice. Na szybkości. Musimy go pojechać. To jest dobre. Zmiennokształtność. To w życiu bym nie przetłumaczył to na ten sposób, ale wiecie jak to, jak się da, to się da. To się jak się nazywa po angielsku? Shape shift? Shape shift? Jakoś tak? Shift? What the fuck? Bonkul? Cztery. Dobra, musimy sobie tamta wziąć. Na szybkości. Gwałtowny wzrost. Overgrowth, tak? Overgrowth. Czy dobrze to tłumaczę, czy... Unerwienie, innervate. O Bożeż, ty mój. Co on robi? Ale on ma strasznie dobre karty. Dobra. Teraz jest dobre pytanie. Mamy 5. Dobra, no nie ma innego. Mówię, jak mu spruwa. Dobrze. Będzie ciężko. Zobaczymy, jak z naszym talią. No. Dobra. Ogar. Ogar srogar. Najlepsze, co mogę zrobić, to jest to. Nie mogę tego zrobić. Mam nadzieję, że to było dobre. No nie, już nie mam polimarf. Wziąłem tylko jedno poli? O, ja mogę przegrać z tą talią. Ta talia nie jest dobra pod te rzeczy. Zostawię. Jada daleko, hopek. No niestety. Mogę nawet przegrać, tylko dlatego, że to jest YOLO talia i... YOLO talia niestety... Ach. Jest mag. Ej, i mag jest spoko. Patrzcie. On mnie zaatakuje za 1. Mam za mało many. Dobra, zrobię trade'a. No. Nice!
teraz ci pokażę. Nightblade. Tak. Ja to przegram. Ja to przegram! To jest YOLO. Ale on już nie ma kart. Jest! Mamy taunt. Czy ja bym chciał go zabić? Czy ja bym chciał go zabić? Tak. Daj mi jakąś... Ja nie wziąłem sobie kart na ten wysokie levele. Pewnie Murloka dostanę. To się pochlastam. O Boże, Rise Leader. Nie mogę tego zrobić. Nie mogę tego zrobić. Ile sił! To będzie strasznie smutna gra i bardzo długa. Przegraliśmy. Bonkul nawet z botem potrafi przegrać. Nawet się nie zorientują, kto ich załatwi. To już jest GG. O Jezus Maria. Co powiesz na to? No zdupiłem to. Mogłem to tak zrobić, żeby nie było trade'a. Już muszę. Dobra, przegraliśmy. Ale chciałem tylko wam pokazać. No, akurat, czas się skończył. Chciałem wam tylko pokazać, że tutaj też się da przegrać. I tak wygląda porażka. Tak sobie możecie to tłumaczyć. No, wracamy. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że to gdzieś... Ja to wrzucę gdzieś tam na ten... Na jakiś chyba highlighta to wytnę. To są pojedynki, to wiadomo. Pojedynek jak wygląda... pojedynek tak wygląda, że się gra z graczami. Nie gra się z botami, tylko normalnie z graczami. No i tu robimy talię. Ja bym musiał nową talię zrobić. Moja talia aktualnie wygląda tak. Jak wygląda, no jest... Pocisk lodu. Tak, Frostbolt. Musiałbym sobie nową talię zrobić, ale tą talię to sobie już potem zrobię. Kart jest od... A w sumie na razie jeszcze jest mało. Zobaczycie, jak dojdą karty po klas poszczególnych. No, to będzie się działo. Tak to wygląda. Można by na przykład szamanem się pobawić, tak? Że się robi nową talię, bierze się szamana. Można by na przykład sobie zrobić coś takiego. Na razie wszystko, co jest możliwe. I tutaj z neutralnych, na przykład Provocation, to spieczy. To, a żeby dobierać karty, jakiegoś taunta, to żebym na przeciwnika, na przykład na wojownika, buffy, przyda się jedna szarża, nie, dwie szarże się przydadzą, taunt, szaman, to jest też dobra sprawa. Heal, to żeby zabić kogoś na instancie, jakiś taunt na wysoki level. No i tu by się przydał na przykład jakieś dwa, jakby tak dłużej trwała gra. A coś jeszcze nisko, niskie poziomy. Jakiegoś krokoliszka. Jest. Skrzyneczka? No to nice. I tak to wygląda. Tutaj byśmy musieli teraz ogarnąć z Burloki Bonkula, szaman. Jak to w ogóle się zmienia nazwę? Nie wiem, jak się zmienia nazwę. No. Dobra. Tak to wygląda. Dziękuję serdecznie. Ja spadam. Widzimy się już za niedługo, jak wrócę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bo to jest naprawdę świetny szpil. Tyle wam tylko powiem. Będziemy tak maniaczyć w to, że dojdziemy do mistrzostwa. Trzymajcie się gorąco. Bye bye.